Na Puls Dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór, witam Państwa w niedzielę 22 października. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Poznań biegową stolicą Polski. Było rzeczywiście trochę ślisko, było dosyć dużo wody w kałużach. I'm happy, really. Jestem szczęśliwy, naprawdę. Czuję się dobrze, nie czuję nic innego. Pamięć o zamordowanym 5-latku. To jest niewyobrażalne dla mnie. Nie znam tych ludzi, ale przeżywam chyba tak samo jak oni. Ja mam dwoje dzieci w domu i nie wyobrażam sobie, co przeżywają ci biedni rodzice. Agresywny mężczyzna w rękach policji atakował ludzi na ulicy. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto zatrzymali mężczyznę, który zaatakował na ulicy przypadkowe osoby. Poznań dziś opanowali biegacze 22. poznańskiego maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Na ulicach tysiące zawodników i kibicujących padł rekord trasy. Pierwszy na metę wbiegł zawodnik z Erytrei. I wystartowali. Ponad 4 tysiące osób wzięło udział w poznańskim maratonie. To więcej w porównaniu do ubiegłego roku o 800 osób. Bieg rozpoczęli wózkarze, a po chwili ruszyła elita maratonu oraz pozostali biegacze. Na trasie mogli liczyć na kibiców, którzy czekali na swoją rodzinę. Kibicujemy synowi. Debiut w maratonie, także wystartował bardzo mocno. Teraz trochę spuścił z tonu, ale mam nadzieję, że za chwilę to biegnie, uśmiechnięty. Myślę, że to podnosi biegaczom po prostu energię i dodaje otuchy. Mąż biegnie 5. maraton koronny, także lada moment biegnie. Możemy pokazać, w jakich imprezach do tej pory biegł? Raz w Warszawie, raz w Krakowie i raz w Dębnie. Trochę dreszcz zimna, nie tylko emocje, pogoda? Nie, stres, emocje to też nie przeszkadza. Brawo! Zresztą, co my możemy powiedzieć? Jak oni tam biegną w tym deszczu? Deszcz rzeczywiście pojawił się po ponad 3 godzinach od startu. Było rzeczywiście trochę ślisko, było dosyć dużo wody w kałużach albo w takich ryniekach, takich powiedzmy tam na ulicy, ale no, trzeba było trochę zwolnić i uważać. No niemniej przyjemność jest, endorfiny są i satysfakcja na pewno jest bardzo duża. W mieście były spore utrudnienia dla kierowców. Policja ręcznie kierowała ruchem i pomagała kierowcom przejechać przez śluzy komunikacyjne. Organizatorzy jednak mówią o tym, że Poznaniacy rozumieją, że to święto biegowe. To nam mówią zawodnicy, że my lubimy tu wracać, że lubimy tu przyjeżdżać, startować, bo czujemy, że poznaniacy oddają to miasto dla nas, że my możemy pobiec, że oni to rozumieją. Rozumieją także wolontariusze, którzy wspierali biegaczy, wśród nich również uczniowie. Taka praca ma ich czegoś nauczyć. Uczniowie uczą się po prostu współpracować, działać w grupie, ale też czują satysfakcję z tego, co robią. Szakuj, jaka piękna walka, proszę Państwa! Pierwszy na mecie z czasem 2 godzin 9 minut i 17 sekund wbiegł Petro Mamuszaku z Erytrei, ustanawiając nowy rekord maratonu. Było trochę ciężko, bo na trasie były wzniesienia, czasami było też zimno i wiało, ale było w porządku, poradziłem sobie. Właściwie pogoda też mi nie przeszkodziła, choć chciałem zdobyć wynik 2 godziny i 8 minut, ale ten, który osiągnąłem, też jest okej. Do Poznania po 57 latach wróciły Mistrzostwa Polski, a tytuł mistrza zdobył Adam Nowicki z czasem 2 godzin 12 minut i 34 sekund. Tu obserwowaliśmy walkę na finiszu z Mateuszem Kaczorem. Bardzo cieszę się, że byłem lepszy, bardzo cieszę się z tego mistrzostwa. Naprawdę cieszę się, to jest mój dzień. Bardziej skupialiście się na tej rywalizacji między sobą chyba niż na tym, żeby gonić jednak tę elitę. Tak, ja cały czas mówię, powtarzałem sobie mistrzostwo Polski, mistrzostwo Polski, mistrzostwo Polski. Jakby to był mój cel, a ja zawsze dążę do tego, żeby ten cel spełniać. Najszybszą kobietą okazała się Legeset Ginesh Mekonnen z Etiopii z czasem 2 godzin 27 minut i 28 sekund, a tytuł mistrzyni Polski obroniła Monika Jackiewicz. Jestem zadowolona. Trasa, kibice na pewno dopisali. Pogoda też jest w miarę okej. Pewnie jeszcze wrócę do Poznania. Czas 2 godziny 31 minut 15 sekund. Mogło być lepiej, jak ty to ze swojej perspektywy ocenisz? Czy jesteś zadowolona z takiego wyniku? Liczyłam na dużo więcej, no ale
dziś na tyle, że tak powiem, wystarczyło. No i cóż, no muszę to przyjąć na klatę i robić dalej swoje. Pierwszym zawodnikiem na wózku był Krzysztof Plewa. Ogólnie trasa świetna, jechało się super, nie padało. Jest, bardzo jestem zadowolony. Jestem tutaj czwarty raz. Pierwszy raz udało się wygrać. Z racji trochę tego, że nie ma Rafała Wilka. Także dziękuję bardzo. Dziś w ramach imprez towarzyszących odbył się także pierwszy bieg pod nazwą Poznań 5. Zwycięzcami są Cezary Suchora z Kościana i Halina Rasińska z Poznania. Zwycięstwo w mieście rodzinnym smakuje dwa razy bardziej. Tak, właśnie dlatego o tym wspomniałam, bo na trasie po prostu kibicowali mi znajomi. Biegacze nie pozostali obojętni na tragedię, która miała miejsce w tym tygodniu w Poznaniu. Maraton poprzedziła minuta ciszy dla zamordowanego 5-letniego Maurycego. Wioletta Łychtańska-Błaszczak, Puls Dnia. Choć od tragedii, do jakiej doszło na poznańskim Łazarzu, minęło już kilka dni, emocje wśród mieszkańców Poznania wciąż są silne. Przypomnijmy, że w środę 71-letni Zbysław C. zaczepił grupę przedszkolaków, która była na spacerze wraz z opiekunkami. Mężczyzna zaatakował 5-letniego chłopca i zadał mu kilka ran nożem. Jedna z nich okazała się śmiertelna. Dziś mieszkańcy Poznania postanowili uczcić pamięć tragicznie zmarłego chłopca, zbierając się na Placu Wolności. Przyszłam tutaj, żeby współczuć rodzicom, żeby współczuć całej rodzinie tego niewinnie zamordowanego dziecka. Sama jestem babcią i wiem, jakie to trudne przeżyć taką straszną stratę niezawinionej śmierci. To jest niewyobrażalne dla mnie. Nie znam tych ludzi, ale przeżywam chyba tak samo jak oni. Większość z nas oczywiście ma dzieci i ja sobie nie wyobrażam ogroma tragedii tej rodziny, która teraz tu przeżywa. Dwa dni później mamy kolejną tragedię. Pomimo tej pogody możemy się rozejrzeć dookoła, że tych ludzi jest naprawdę dużo. Jestem mega wdzięczna za to. Smutne. W Gdyni też własny ojciec zamordował syna. Myślę, że zwłaszcza dla każdego, kto ma własne dzieci, to jest ogromna tragedia. Ja już mam dorosłe, ale jeszcze wnuki są, ale no szkoda, przykre takie coś. I pan wierzy, że ja od środy nie mogę się pozbierać, nie mogę spać, ciągle myślę o tym jednym chłopcu, który przed nim było całe życie. Ja mam dwoje dzieci w domu i nie wyobrażam sobie, co przeżywają ci biedni rodzice. Agresywny mężczyzna atakował przypadkowo osoby w centrum miasta. Mężczyzna ma 35 lat, kierował do przechodniów groźby karalne. Kilka osób także pobił. Policja szuka kolejnych ofiar agresora. Na wniosek policji i prokuratora został aresztowany na 2 miesiące. Pierwszy sygnał trafił do policjantów w czwartek 11 października około godziny 10.30. Kobieta poinformowała mundurowych, że kiedy szła ulicą w rejonie Placu Wolności, nagle została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Sprawca według relacji pokrzywdzonej podszedł do niej i agresywnym tonem próbował nawiązać rozmowę, a gdy ta nie reagowała, zaczął jej grozić, kopnął i uderzył pięścią w twarz. Jak się okazało, sprawca zaatakował również dwóch mężczyzn w rejonie Starego Browaru. Policjanci otrzymali także zgłoszenie z ulicy Ogrodowej. Już po pierwszym sygnale mundurowi rozpoczęli poszukiwanie sprawcy, zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. W trakcie patrolowania jednej z ulic kryminalni zauważyli podejrzaną osobę. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Po zebraniu materiału dowodowego usłyszał zarzuty, w tym czterokrotnego kierowania gróźb karalnych, uszkodzenia ciała oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Policjanci poszukują obecnie innych pokrzywdzonych w tej sprawie. Już za kilka dni w Blue Note w Poznaniu wielka pomocowa akcja. Koncert charytatywny dla związanego z Poznaniem fotografa Igora Drozdowskiego, który zachorował na glejaka mózgu. Jego przyjaciele, by pomóc, robią wszystko, co mogą. Na naszej antenie rozmawialiśmy dziś właśnie z jednym z takich dobrych przyjaciół Igora, Mikołajem Jaroszykiem, organizatorem koncertu. Zobaczmy fragment rozmowy z nim. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na koncert do Blue Note'a o godzinie 19 w środę, w tą najbliższą środę, 25 października. Koncert uświetnią przyjaciele Igora, jego muzyczni przyjaciele, ci, których znał, z którymi współpracował, dla których pisał muzykę, bo poza tym, że Igor
jest fantastycznym fotografikiem, jest też świetnym muzykiem i kapitalnym kompozytorem. W związku z tym, zaczynając od końca, zagrają Krzysztof Antkowiak, którego wszyscy 40-latkowie kojarzą ze swojego dzieciństwa, ze słynnego hitu Zakazany owoc. Zagra Michał Kowalonek, fantastyczny wokalista, lider Snowman i Myslowic. Zagra Ania i Bolo Pietraszkiewicz, którzy są związani ze Starym Dobrym Małżeństwem, a z którymi Igor napisał całą piękną płytę muzyki poetyckiej, fantastyczną, z pięknymi tekstami znanych polskich poetów. Oraz Łukasz Rychlicki z Wojtkiem Hoffmanem, czyli legendarnym gitarzystą zespołu Turbo, a także fantastyczna wokalistka jazzowa ze świetnym basistą, czyli Zuza Babiak i Łukasz Gronowski. Muzyczne atrakcje to nie będzie wszystko, co spotka publikę tego wieczoru. Będzie też można, wspomagając szlachetny cel, bo przypominam, koncert jest charytatywny, zbieramy na leczenie Igora Drozdowskiego, który zmaga się z glejakiem mózgu. Będą dostępne też fotografie Igora, które macie Państwo w tej chwili okazję oglądać na ekranie. Igor jest fantastycznym portrecistą, potrafi genialnie uchwycić osobowość artystów, ma taką wspaniałą serię zdjęć ludzi, sceny, świata filmu, to widać właśnie na ekranie. Jan Nowicki, patrzymy właśnie na Kasię Wajdę, o proszę, Jan Nowicki, Staszek Sojka, Maciej Maleńczuk, Justyna Steczkowska. Te wszystkie niezwykłe postaci w jeszcze bardziej niezwykłym obiektywie i okiem Igora Drozdowskiego będzie można po prostu kupić, wspierając ten szlachetny cel. Oglądają Państwo Puls Dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami w programie. Pierwsza klasa sportowa cheerleadingu otwarta w Poznaniu. Razem z Polskim Związkiem Cheerleadingu prowadzimy właśnie akcję cheerleading w szkole. O, jest dużo osób na to chętnych, dziewczyn w szczególności. Ostatni dzwonek, by oddać głos w poznańskim budżecie obywatelskim. W tym roku mamy rekordową pulę, bo 26 milionów 600 tysięcy. To jest najwięcej w historii poznańskiego budżetu obywatelskiego. W Poznaniu powstała pierwsza w Polsce klasa sportowa o profilu cheerleadingu w szkole ponadpodstawowej. Swoje treningi rozpoczęły dziewczyny z zespołu szkół geodezyjno-drogowych z ulicy Szamotulskiej. Przed nimi udział w zawodach, w dalszej perspektywie nawet olimpiada. Wszystko w ramach programu Cheerleading w Szkole, który wprowadza Polski Związek Sportowy Cheerleadingu. Chętnych do tej klasy nie brakowało. Jest dużo osób na to chętnych, dziewczyn w szczególności, i jest to dla nas bardzo fajne. Choć cheerleading, jak mówią uczennice, łatwy nie jest. Trzeba mieć siłę albo właśnie, żeby skoczyć, podtrzymać, także jest to trudna dyscyplina. To dopiero początek dla cheerleaderek w tej placówce, ale zespół szkół geodezyjno-drogowych już wcześniej postawił na sport. My klasy sportowe o profilu tańca mamy od kilku lat. W tym roku postawiliśmy na zmiany, na nowość. Nawiązaliśmy kontakt z panią Martą Majnowakowską, ponieważ jedna z naszych uczennic jest członkinią klubu i to nas zainspirowało. A dokładnie studia Kolejorz Girls, które ma już prawie 20 lat. Wiosną dziewczyny reprezentowały Polskę na Mistrzostwach Świata w Orlando na Florydzie. Studio prowadzi wspomniana Marta Majnowakowska. Wspiera także projekt wprowadzający cheerleading do szkół. Razem z Polskim Związkiem Cheerleadingu prowadzimy właśnie akcję cheerleading w szkole. No taki troszeczkę amerykański wzorzec, żeby tak naprawdę ten rozwój zawodnika tu już w ramach zajęć szkolnych załatwiać. W wymiarze 7 godzin zajęć sportowych tygodniowo. Poza tym klasa sportowa oferuje treningi wytrzymałościowe, dietę, a uczennice mają brać udział w zawodach cheerleadingu sportowego. Szykujemy dziewczyny docelowo również na to, że kiedyś będą startowały w różnych zawodach, turniejach. Najpierw wiadomo na tych niższych levelach, a ostatecznie być może i w Mistrzostwach Polski. A w perspektywie także olimpiada. Kiedy? Na tej olimpiadzie na pewno nie, bo to już wszyscy wiedzą, jakie dyscypliny będą, ale pracujemy nad tym, żeby za kolejne 4 lata już być dyscypliną pokazową, a następnie no już przygotowujemy właśnie naszych sportowców. Wioletta Łechtańska-Błaszczak, Puls Dnia.
To już ostatnie godziny na zagłosowanie w tegorocznym poznańskim budżecie obywatelskim. Głosować można internetowo, a czas na to upływa jutro o godzinie 12. W tym roku do dyspozycji mieszkańców Poznania jest rekordowa kwota i nieco ponad 26,5 miliona złotych. Głosować można na stronie poznańskiego budżetu obywatelskiego. Znajdziemy tam także wszystkie projekty zakwalifikowane w tym roku do programu. Pamiętajmy też o tym, że głosujemy w czasie jednego zalogowania się do systemu. Mamy 5 głosów. Jeden głos na projekty ogólnomiejskie duże, jeden głos na projekty ogólnomiejskie w ramach zielonego budżetu, jeden głos na projekty ogólnomiejskie małe, czyli takie, które wyceniane są maksymalnie do 200 tysięcy złotych i dwa głosy na projekty rejonowe, w tym jeden na projekty rejonowe duże, czyli takie do 800 tysięcy złotych i jeden na projekty rejonowe małe do 50 tysięcy złotych. Najkrócej, bo od zaledwie 3 lat poznaniacy mogą głosować na projekty w ramach zielonego budżetu. Kategoria, dzięki której staramy się wpływać na to, żeby tej zieleni w mieście było jak najwięcej. Dzięki zielonemu budżetowi, co można przede wszystkim, tworzymy nowe tereny zielone, sadzimy drzewa, rewitalizujemy także istniejące tereny zielone. W ubiegłym roku spośród 127 projektów wyłoniono 31 najlepszych, które otrzymały pieniądze. Wśród nich były m.in. trener senioralny, projekt poprawy bezpieczeństwa pieszych czy inicjatywa Zielone Fyrtle. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Co w pogodzie przyniesie nowy tydzień, to sprawdziła dla Państwa Agnieszka Wolicka z serwisu Meteo. Zobaczmy szczegóły. Dobry wieczór Państwu, czas na informacje pogodowe, czas sprawdzić, z jaką pogodową aurą minie ten nowy tydzień. Natomiast na początek informacje dotyczące najbliższych 24 godzin. Poniedziałek w pogodzie. Noc z niedzieli na poniedziałek pogodna z temperaturą minimalną 8 stopni powyżej zera. W ciągu dnia maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, powieje z zachodu, ciśnienie niestabilne, a w ciągu dnia dominuje duże i całkowite zachmurzenie i tylko rozpogodzenia i przejaśnienia gdzieś w pierwszej części nocy w Poznaniu, ale tylko na momencik, bo kolejne dni przyniosą również duże i całkowite zachmurzenie. Spójrzmy na prognozę pogody na kolejne dni, a tutaj widzimy całkowite zachmurzenie, a więc brak chwil ze słońcem aż do czwartku w pogodzie w Poznaniu. Od 8 do 14 stopni we wtorek, podobnie w środę 9 stopni o poranku i 13 w najcieplejszym momencie dnia. W czwartek nad ranem chłodniej, tylko 4 stopnie powyżej zera. W ciągu dnia wzrost do 11 stopni Celsjusza. No i właśnie z taką pogodową aurą i temperaturą oscylującą maksymalnie między 10 a 14 stopni minie nam ten nowy tydzień w pogodzie. Ja dziękuję Państwu za to spotkanie z serwisem Meteo i życzę, żeby minął Państwu jak najlepiej ten nowy tydzień. Do zobaczenia. Emocje, łzy, radości, no i deszcz. To przeżywali w Poznaniu biegacze i kibice. To udzielało się też ponad 20-osobowej ekipie WTK. Maraton to wyczyn. Dla nas co roku to wyzwanie, ale i satysfakcja z transmisji tego biegu na naszej antenie. Zobaczmy to jeszcze raz z nieco innej perspektywy. Przed głównym biegiem start zawodników na wózkach i to już za około 6-7 minut. Z pogodą zdążyliśmy się zapoznać. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na niebo, bardzo optymistycznie. Odrzucę teraz ten parasol nasz WTK, bo trzeba się solidaryzować z tymi, którzy naprawdę robią niesamowity wyczyn, bo nie tylko biegną te 42 km, ale też biegną je w rzęsistym deszczu. Dziękujemy realizatorowi za to, co mamy na ekranie. Dobrze byłoby, żeby w czasie transmisji lekkoatletycznych z największych imprez też tak nam dzielono ekran. W tym samym momencie widzieliśmy te 4 najciekawsze sytuacje. To jest bieg w ramię. Czekamy na ostateczny czas. Widzą Państwo poniżej 20. Jeszcze pytanie, kto wygra? Tola Szaku. Jaka piękna walka. Proszę Państwa, to jest finisz. No naprawdę Tola Szaku. Szaku. Jaki wynik? Tak, jest. Jest on. Obydwaj poniżej 2 godziny 10 minut. Mamy rekord trasy. Stres, emocje, to też nie przeszkadza. Szanowni Państwo, jeżeli wahacie się, siedzicie teraz przed telewizorem, zachęcamy, aby w przyszłym roku wystartować. Jeśli nie w maratonie, to chociaż w półmaratonie na wiosnę. Wtedy też pogoda troszkę lepsza.
I tak to, drodzy Państwo, właśnie wyglądało. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.